Cześć, witam bardzo serdecznie, ja jestem Waś, a dzisiaj witam was jeszcze zań w ogóle wejdziemy do FIFA, ponieważ stała się rzecz, którą w sumie widzicie już chyba po tytule. Ale tak stało się to. Mamy, słuchajcie, 1 600 tysięcy końców, ponieważ sprzedaliśmy Roberta Lewandowskiego toty. Mm, został sprzedany. Nie mam niestety tego takich pełnych statystyk, jakie miał na klubie, e, Wiem, że miał około 90 spotkań, około 100 bramek i około 80 chyba asys. Także naprawdę karta... Bardzo fajna, jeżeli chodzi o statystyki tak dalej. No ale właśnie, jeżeli jest fajna, to czemu ją sprzedałem i jakby... Czemu w ogóle to się stało? Słuchajcie, jeżeli chodzi o mój skład, wygląda on w następujący sposób. Słuchajcie, zmieniło się coś... Się dobra, jakby... Nieważne. <grytanie> dobra, nie mam napastnika, ale... Słuchajcie. Stała się rzecz, no, Której się nie spodziewałem po prostu. I dropnąłem sobie Cristiano Ronaldo. Z paczki tutaj rozbudowa dwóch piłkarzy 81 plus Teraz macie screena na ekranie No ja w sumie W sumie gadałem wtedy ze znajomymi na discordzie Pozdrawiam was serdecznie e, Rozmawiałem sobie No i w sumie tak otwieram tą paczkę W pierwszej paczce, po zrobiłem sobie dwie takie rozbudowy W pierwszej paczce dwóch piłkarzy 81 No i takie w sumie No można było się spodziewać, bo to nie są to piki Które są zbyt op e, Że jest to po prostu paczka, no to spoko Tam powiedziałem, że no tam nie polecam I tak dalej E, nacisnąłem drugą, patrzę, walkout, nie? No i w sumie ja już taki, wiecie, podjerany troszeczkę i takie, e, tam niebieski to oszukany, powiedziałem. No i w, potem poszło już Portugalia, napastnik, Piemonte Calcio, ah, oh, Cristiano Ronaldo na 28 meczy, 27 bramek, 17 asyst, też to nie są jakieś super statystyki, e, ale myślę, że tak czy siak są one po prostu spoko. Są one wystarczające, e, on też, się... Jest dwóch napastników, jeżeli oni się po prostu zmieniają i mają powiedzmy tą jedną bramkę średnią na mecz, jest super. E, oczywiście fajnie by byłoby, jakbym miał więcej, ale to się dopiero przejdzie. No i słuchajcie, co teraz? Mamy tutaj e, miejsce napastnika i w sumie moglibyście się zastanawiać, dlaczego faktycznie nie zostawiłem sobie tego lewego. W ogóle Kantę sobie odkupiłem, bo sprzedałem go, ale stwierdziłem, że lepiej grać mi na dwóch HPD, ale to za chwilę. Co teraz? Że czemu nie ma Lewandowskiego? I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, stwierdziłem, że w sumie można by było tutaj kupić faktycznie jakiegoś takiego totalnego kota. I teraz zastanawiam się najbardziej nad tutaj kilkoma rozwiązaniami. Też mi tutaj właśnie znajomi niektórzy podpowiedzieli, co tutaj robić. I zastanawiałem się tutaj nad panem Ronaldo Nazario, oczywiście tą wersją jego baby, wow, to nie, be, to nie ta wersja, spokojnie, 7 milionów nie mamy niestety, ale Ronaldo, dobra. Zastanawiałem się nad tą właśnie wersją Ronaldo, z tym niesamowitym uśmiechem na twarzy, aktualnie nas na nią stać i tak jak widzicie stać nas na nią, straty ma naprawdę bardzo, bardzo fajne. No, ale słuchajcie, pojawiły się także dwie inne propozycje, czyli samo ETO w wersji swojej Prime wyglądało w następujący sposób. Też nasz, było w sumie dzisiaj stać. W sensie, jak dzisiaj szukałem na rynku, był ETO spokojnie tutaj za 1,6 600 Także to, że aktualnie nie ma, myślę, że nie ma większego znaczenia. I jest jeszcze, jeszcze jedna opcja, przynajmniej na ten moment, czyli Douglas, tutaj w wersji Optimus. I wyglądał w następujący sposób. Też nam w sumie nie dużo brakuje, żeby go zakupić. Akurat go nie zobaczyłem, w się nie widziałem go na rynku tak, żeby był za tym 1 1600. Ale myślę, że to kwestia czasu, ponieważ po prostu wyszło po o niego SBC. SBC jest, można powiedzieć, korzystniejsze, ponieważ mniej więcej na futbinie pokazuje 1, 600 tysięcy, no ale wiadomo, że na futbinie trzeba. E, tak z trochę takim przymknięciem oka patrzeć na te ceny I myślę, że tak czy siak, no możemy troszeczkę lepiej wyjść na tym, jeżeli faktycznie poczekamy z zakupem niż właśnie robienie tutaj SBC e, Ponieważ no tak jak widzicie ja sobie sobie tutaj zacząłem te SBC, to SBC tak jakby przypadkiem nie staniał. E, tutaj mam 3 na 8, ale tutaj tylko te podstawowe zakończyłem. E, tutaj te 89 to nie wiem czy mi się chce robić, nie wiem, czy... Warto wydać tutaj końców, szczególnie, że za niedługo wychodzą Toc'y I może nawet to, co sobie damy Tutaj do naszego składu Może coś być tak, że na przykład, bo za niedługo w drużynie tygodnia ma się pojawić Pewien Francuz z ligi francuskiej, dokładnie z PSG W Team of the week ma być, także wtedy Jervinio zrobi sobie out W sensie, oczywiście aby się udało go trafić czerwonego, to po prostu byłaby taka magia, że szok Wtedy by się dało tutaj tego pana Tutaj tego na przykład Tutaj by się dało właśnie Kilianka, a tutaj by na przykład się dało, myślę, że tutaj bardzo ładnie by pasował, o, Renato Sanchez. Bardzo ładnie by pasował. Eee, także myślę, że Renato by tutaj bardzo, bardzo fajnie właśnie się pasował w ten skład, ponieważ tutaj by się łączył z Diatą, Liga Francuska, tutaj by się łączył z Ronaldo Portugalczyk, no i tutaj z ikoną, no po prostu ikona. Eee, no i dobra, słuchajcie. Jeżeli jeszcze chodzi o SBC tutaj, jak już zacząłem mówić, o tym, że są, to zrobiłem sobie jeszcze tutaj w trakcie, w sumie, Food Champions, chyba nawet jeden dzień przed Food Champions, zrobiłem sobie paczkę z ikoną drugą, którą nagrałem dla was. Nie jest ona za bardzo widoczna, dlatego macie ją teraz na ekranie. No, chciałem ją robić w ciemno, ale gdy ją zacząłem w sumie robić w ciemno, to wyszedł klops, ponieważ, jak, jak wiecie w sumie z jednego z odcinków ostatnich, w sumie nawet chyba ostatniego, to ja biorę i patrzę jakby od końca w sensie tych wszystkich literek. No i tam są właśnie, chyba od W do Z, czy coś takiego. E, tak ci jak teraz widzicie to na ekranie. No i Pek chciał, że była to akurat Walia i pan Rush Także. No nie zostało mi nic innego niż przepalić W <laughs> e, Wpadzę tutaj o 10 piłkarzy 83+, plus. No i w tej pacie 83+, plus, e, którą też widzicie teraz na ekranie, udało mi się trafić e, Walkout Inform z Francji. No w tygodnia Saint-Maximin, Pogba, a wypadł nam Bramkarz, Maigam, czy tam, nie wiem jak to się tam czyta. No trafy nie są tragiczne, w sensie, nie są tragiczne, ikona jest tragiczna, ponieważ no, jednak ikona Prime za 200 parę tysięcy, bo w sumie około ćwierć miliona kosztowała, nawet całe, gdy sprawdzałem sobie tutaj na Foodbinie, gdy ją trafiłem. Na początku miał mi tutaj podpasować, jeżeli chodzi o OSPO, no, no, nie wygrał walki z Petitem i Kantem. no nie oszukujmy się, e, tutaj był sobie jeszcze wtedy lewy, no i ogólnie jeszcze przeszedłem tutaj w taktykę, e, jeżeli chodzi o styl 4-2-2-2, e, ponieważ po prostu, nie wiem, niedobrze mi się grało, tak jak w sumie zakończyłem ten, ten odcinek, że robiłem 4-5-1, 4-5-1, boże, 5, e, tego, 5 2 2 5 3, 2 mi się bardzo źle grało, tak całkiem szczerze, nie nie potrafiłem jakoś się odnaleźć, faktycznie obrona super grała, ale to tak jak przegrywałem powiedzmy mecze 2-0, 2-1, 1-0 i tak dalej, no. Nie o to chodzi, bardziej chodzi tutaj o tak, no nie wiem, jakoś nie mogę się odnaleźć z tym. Yy, ale teraz przeszedłem właśnie tutaj na moje tutaj piękne 4-2-2 i tu już lepiej w sumie, tu już lepiej. Udało się właśnie, yy, udało mi się wbić yy, S1, także udało się w ogóle... Tyle, ile było problemów w tym tygodniu, jeżeli chodzi o ligę weekendową, to... szok po prostu. E, tak jak widzicie, udało się to bić. E, ogólnie w pierwszy dzień miałem chyba bilans 16 1-6, coś takiego, ale to cały czas było to 5-3-2. I potem szybka zmiana nas z powrotem, to 4-4-2, tak jak grałem. Potem już faktycznie troszeczkę lepiej to szło e, i biją chyba S-3. I to było to 6 zwycięstw. No i ostatniego dnia, e, czyli w sumie wczoraj, jak to nagrywam, czyli pewnie nawet przedwczoraj, bo dzisiaj już chyba w poniedziałek tego pewnie raczej nie wrzucę. E, sobie grałem i w sumie dałem kumplowi pograć. Miał zagrać sobie Division Rivals, mógł zagrać w sumie jakieś jedno Food Champions i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że jednak nie grał w Division Rivals, zagrał sobie Food Champions. Wygrał w sumie ten mecz na cztery, także no, nawet nie jest tragicznie. Ważne, że udało się jeszcze tutaj odratować, że udało się bić to jest jeden. Nie jest to najlepsza raga w moim życiu. Myślę, że spokojnie można było ten, ale w sensie miałem jeszcze okazję na Golda 3. W, tylko w ostatnim meczu, no, co się w ostatnim, zostały mi 3 mecze na pełnym takim sprintie. W sumie w ostatnim, w sensie przedostatnim, kurczę, w pierwszym z tych trzech meczy była dogrywka, a w dogrywce w sumie przed karnymi, 9, chyba to była 118-117 minuta wpakowałem e, mi gościu bramkę atalem urodzinowym. Naprawdę atal urodzinowy to jest przebestia. E, no i co? No i niestety się nie udało, potem wszedłem po prostu w dwa mecze, oddałem mecze e, przeciwnikowi, no i tyle. E, no i co? Słuchajcie. Napiszcie w komentarzu co robić z tymi końcami, jak je tutaj e, spożytkować jakoś mądrze. Myślę, że spróbujemy zarobić do tego miliona 700 tysięcy co najmniej e, i wtedy będziemy mieć milion 700 tysięcy na tutaj jakąś fajną zabawę. Bo ogólnie mam taki plan, żeby poczekać do czwartku z zakupem tutaj napastnika. Skład bo to nie ucieknie, jak coś to sobie będę grać z srebrnymi i sobie tam ponabijał, bo chyba nawet tutaj w zadaniach jest. Ale no tak żeby w czwartek na przykład właśnie kupić tego napastnika. I żeby właśnie tutaj wszystko już sobie pozałatwiać. Dobra, sklep. Otwierajmy. Czy będzie walkout Jeżeli nie, nie będę obrażony. Ale jednak fajnie by było tak na koniec odcinka, żeby się pojawił. Nie ma hookoutu, nie ma banerów, także słabiutko ojojku. Moje ukochane karty. Wow, 81 overalla, czyli dwie karty 81, czy jednak tutaj będzie wyżej screener. O proszę bardzo. Okej, okay, okej. Okay. Not bad, not bad. <laughs> Dobra, może być także to by było na tyle. Jeszcze możemy tutaj popatrzeć na paczki promocyjne. Nie, 40... Kurczę, niech one się skończą. One są chyba czwarty dzień, naprawdę. Patrzę w te paczki promocyjne. Chcę jakąś fajną kupić, żeby mieć do otwarcia odcinek. Ale nie kupię tej, bo to jest słaba. No, co to dużo mówić? No, słuchajcie, 65% na ekrany. No, to nie jest jakoś super dużo. Już wolę mega paczki otwierać za 17,5 koła. To takie w 50%. Bo tam chociaż jest. Szansa, jakaś taka większa na faktycznie zwrot. No, tam trafi się na przykład, nie wiem, Informi, już ma się mniej więcej hajsik z powrotem. Więc no, kurczę, nie fajnie, nie fajnie. Także dla kontentu nie będę otwierać. Żegnamy się z Robertem, to była fajna przygoda. 100 metrów prawie dla nas zagrał. Eee, także, no cóż, no, to by było na tyle. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, trzymajcie się. Elo.